Pani Marszałek, Wysoka Izbo, kończy się ta debata. Chciałem wszystkim podziękować za udział. Chociażby taki przykład tych różnych niedomówień, manipulacji. Panie pośle Żaczek, protokół kontroli NIK-u co do nadzoru ministerstwa nad środkami z budżetu na organizację Kopa Kodżeka bardzo wysoko ocenił działalność Ministerstwa Rolnictwa. To jest transparentne, przejrzyste, czyli tutaj jakiekolwiek zarzuty w tym temacie są bezpodstawne. To jest taki jeden z przykładów. Natomiast są różne spojrzenia. To nie jest tak, jak tu niektórzy mówią, że wszystko jest idealnie. Ja sam mówiłem, że dużo rodzinom, gospodarstwom jest ciężko, jest trudno, sytuacja jest zróżnicowana. Natomiast polskie rolnictwo się zmienia, polska wieś się zmienia, mówiłem o infrastrukturze. W sumie wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybacka. Od początku finansowania to jest około 190 miliardów złotych i środki unijne, i środki krajowe. One wspomagają te procesy, mamy nowoczesne przetwórstwo, jesteśmy bardzo konkurencyjni, jeżeli chodzi o konkurencję w handlu międzynarodowym, więc ja proponuję takie rozwiązanie i jestem bliższy tej filozofii, że lepiej zapalić świeczkę, niż tylko widzieć ciemność. Proponuję więcej tego optymizmu i taki optymizm na wsi też jest. W związku z czym poddaję się pod ocenę Wysokiej Izby. Jestem przekonany, że i w nowej perspektywie polska wieś, rolnictwo, przetwórstwo będzie się rozwijało i będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni. A wysokość środków, jeszcze raz podkreślam, nie będzie mniejsza w moim przekonaniu, jak w obecnej perspektywie. Mamy tylko w dyskusji sprawę udziału środków krajowych, budżetowych, szczególnie w drugim filarze, w programie rozwoju obszarów wiejskich. I to jest temat trudny, oczywiście, i dziękuję za wsparcie, które zostało udzielone w tej dyskusji, która była na poprzednim posiedzeniu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu ministrowi.